Dzień dobry Państwu. Chciałem na początku podziękować organizatorom, którzy zaprosili mnie do wygłoszenia tego referatu na sesji plenarnej. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, ale równocześnie wyzwanie, ponieważ organizatorzy, a konkretnie profesor Marek Filcner, zaproponował, żebym nie mówił o tym, czym ja się zajmuję tylko i wyłącznie, ale powiedział bardziej o osiągnięciach polskich fizyków eksperymentalnych. No wybrałem z tego w taki sposób, że wybrałem te wyniki, które dotyczą jąder atomowych, obracających się, czy takiej tematyki, którą ja się zajmuję od bardzo dawna. Oczywiście to nie wiedziałem, że jeszcze jest dodatkowe wyzwanie, że moje wystąpienie zostało ulokowane po takiej uczcie duchowej, jak nam Wiesiek Kamiński zafundował, a i przed ucztą kulinarną, którą pójdziemy, ale mam nadzieję, że jakieś będzie. Tytuł o obrotach ciał jądrowych nie jest w zasadzie jakąś prowokacją, tylko chciałem pokazać, że własności obracających się jąder atomowych mają coś wspólnego z obracającymi się ciałami niebieskimi. To jest plan mojej prezentacji. Na początek parę uwag wstępnych, gdzie chciałem przypomnieć rzeczy, które większość z nas zna ze studiów, czy też zajmujemy się z fizyki jądrowej, ale one będą nawiązywać do tego, co później chcę powiedzieć. Następnie powiem o ewolucji kształtu obracających się ciał niebieskich, o jądrowych przejściach kształtu Jacobiego, o superdeformacji trójosiowej, o chiralności w obracających się jądrach atomowych. I te uwagi wstępne zacznę od tego, żeby przypomnieć, że jądro atomowe to jest centralna część atomu o rozmiarach rzędu 10 do minus 14, 10 do minus 15 metra, czyli kilku femtometrów, zbudowana z protonów i neutronów. Tak wygląda promień jądrowy z eksperymentów rozproszenia elektronów w zależności od masy jądra. Mamy promień o takim to rozmiarach. Wiemy też, że wszystkie układy fizyczne, jakie znamy, jeśli mają mały rozmiar, mniej niż mniej więcej 10 do minus 10 metra, jest to obiekt kwantowy. Oznacza to, że energie takich układów, a więc jąder, są skwantowane, dyskretne, zamiast ciągłych, mamy do czynienia z poziomami kwantowymi. Okazuje się jednak, że wiele własności jądrowych jest powodzenie opisywanych modelem klasycznym albo półklasycznym, takie jak model kropli cieczy na przykład, które używają takich pojęć z makroświata jak deformacja kształtu, rotacja i wibracja. Jest to spowodowane tym, że jak widzicie Państwo, promień jądrowy jest dosyć ostro oznaczony, a oznacza to, że jądro ma pewien powierzchnię. Jeśli ma powierzchnię, to możemy mówić o kształcie. Jeśli mamy jakieś wzbudzenia, to te wzbudzenia będą wpływały na powierzchnię, czyli będziemy mówili o zmianach kształtu jądra, czyli o obiektach, o pojęciach całkowicie klasycznych. Przypomnienie. Kształty jądra w stanie podstawowym, a ich wzbudzenia, jądra sferyczne, takie gdy z i n są magicznymi liczbami, jak 2, 8, 20, 126 albo więcej, mają zamknięte powłoki i wtedy mamy do czynienia z taką strukturą, że mamy bardzo dużą przerwę energetyczną i wzbudzenia są ulokowane tutaj. Najczęściej w takich jądrach mamy do czynienia z wibracjami. Podstawowy mod wzbudzenia to właśnie wibracja. Jeżeli mamy jądro sferyczne z jednym albo z dwoma dodanymi nukleonami, wtedy deformacja, one powodują pewną polaryzację i następuje pewna deformacja tego rdzenia typu dysk, czyli oblate. I mniej więcej deformacja jest rzędu 1 do, stosunek osi jest 1 do 1, 1 dziesiąta. I wtedy mamy do czynienia
Wtedy mamy typowe wzbudzenie, wygląda w ten sposób. Jeżeli mamy więcej jądr dodanych, do tego one powodują, że jądro zaczyna być zdeformowane. Jest to zazwyczaj deformacja typu prolej, czyli deformacja przypominająca takie cygaro. I wtedy pojawia się schemat wzbudzeń, ma charakterystyczny kształt, gdzie odległości pomiędzy kolejnymi poziomami się zwiększają. W szczególności jest to związane, jeżeli deformacja jest bardzo duża, to wtedy te odległości pomiędzy poziomami spełniają równanie rotora, czyli energia poziomów jest proporcjonalna do momentu obrotu, czy krętu, jak mówimy w Krakowie, do kwadratu. I możemy z mierzenia takich poziomów możemy określić, jaki jest moment bezładności, czy inne pojęcie klasyczne. Im jądro jest bardziej zdeformowane, czyli ten moment bezładności jest większy, tym odległości pomiędzy tymi stanami są mniejsze. I w szczególności, gdy stosunek osi głównych jest taki jak 2 do 1, to mówimy o superdeformacji jądrowej. I szczególnie ciekawe jest to, że widmo, które mierzymy, z tej przyczyny ma takie równoodległe linie i to jest taki znak charakterystyczny, że mamy do czynienia z superdeformacją. I przechodzę do tego ewolucja kształtu obracających się jąder atomowych. To już w XVIII wieku Colin McLaren stwierdził, że ze wzrostem prędkości obrotowej ciała grawitujące zaczynają się spłaszczać. Mamy tutaj animację, która to obrazuje. Nie dodałem, że ta animacja to jest wzięta z wykładu profesora Uniwersytetu we Francji, geologa zresztą, który pokazuje, jak wyglądałby kształt Ziemi, gdyby Ziemia kręciła się szybciej niż się kręci. Więc mamy jądro, mamy Ziemię sferyczną, która się zaczyna powoli spłaszczać i to spłaszczenie zaczyna być coraz to większe w miarę wzrostu prędkości obrotowej. Ale niedługo później Karl Gustav Jakob Jacobi z Prus wschodnich stwierdził, że przy pewnej wartości prędkości obrotowej ciała mogą gwałtownie zmienić swój kształt ze spłaszczonego na bardzo wydłużony prolej. Jest to tak zwana bifurkacja Jacobiego, albo mówi się o złamaniu symetrii jądra, czy też przejścia fazowego. Tutaj jeszcze raz ta sama animacja, ale zakładająca również tą możliwość zmiany kształtu Jacobiego. Więc mamy przez jakiś czas przy zwiększającym się prędkości obrotowej mamy jądro, które się spłaszcza, ale w pewnym momencie dochodzimy krętu krytycznego i jądro z tej spłaszczonej elipsoidy zaczyna się robić coraz to bardziej wydłużone. Żeby było jeszcze ciekawiej, Henri Poincaré przewidział, że ścieżka tych wydłużonych elipsoid Jacobiego przy bardzo wysokich wartościach prędkości obrotowej napotyka następne punkty bifurkacji, gdzie wydłużone kształty mogą zmieniać się na gruszkowate, w naszej terminologii oktuporowe. I znowu tutaj jeszcze może trochę przydługa animacja, ale ona będzie nam potrzebna, żeby później zrozumieć kształty jąder. Mamy spłaszczający się coraz bardziej dysk, czyli kształty McLarena. W pewnym momencie dochodzi do przejścia kształtu na serię kształtów wydłużonych, czyli Jacobiego. Aż dochodzimy do pewnego momentu, kiedy to wydłużona elipsoida zaczyna się trochę zmieniać i zaczyna w pewnym momencie przypominać pewnego rodzaju gruszkę, czy może bardziej ogórka. I tak to wygląda. Czyli mamy do czynienia z taką serią możliwych ścieżek ewolucji kształtów ciał niebieskich, kształty,
kształty McLarena, czyli spłaszczająca się elipsoida, ale może dojść w pewnym momencie do tego, że mamy ścieżkę kształtów Jacobiego, mamy to zmianę, gwałtowną zmianę kształtów ze spłaszczonego na przez trójosiowe na bardzo wydłużone typu prolej, ale może też nawet dochodzić do ścieżka kształtów Poincarego, gdzie mamy do czynienia z kształtami nieosiowymi, gdzie mamy deformację oktuplową. I Ziemia ma okres obrotu 24 godziny, spłaszczenie jest 0,3%, bardzo małe. Ale już Jowisz, który się szybciej obraca, ma spłaszczenie 6,5%. Procent, ja mówię, różnica promieni powiedzmy w tą i w tą stronę. Saturn, takie spłaszczenie to już ma 10%. Czyli w zasadzie jest to wizualizacja kształtów McLarena w ciałach bądź niebieskich, chociaż i Ziemia tutaj występuje. Jak z przejściem Jacobiego? W zasadzie udało mi się znaleźć tylko, mamy tam słynną planetoidę karłowatą Haumea, która jest w pasie Kuipera, która ona w ten sposób wygląda i ma szybkość, prędkość obrotu na biegunie jest 0,5 km na sekundę. I stwierdzono, że ona ma kształt trójosiowy ze stosunkiem osi takie jak 2 do 1,5 do 1 i ze zdjęć, które wykonano, można było zrobić taką animację, tak to wygląda ta planeta i tak się obraca. Czyli jest to analogiczne do tego, co spodziewamy się dla kształtu Jacobiego. Może to jest przykład kształtu Jacobiego. Dobra, a co jest w fizyce jądrowej? Chcę powiedzieć teraz o jądrowych przejściach Jacobiego i w zasadzie już w 1961 roku Beringer i Knox postawili w swoim artykule hipotezę, że w gorących, obracających się jądrach atomowych mogą pojawiać się kształty typu Jacobiego. Chodziło o to, że w gorących to jest to takie, gdzie znikają efekty powłokowe, jak pairing czy inne oddziaływania. Możemy potraktować jądro jako oddziałującą ciecz. Dalszy progres w tym był wykonany przez naszego rodaka Władka Świąteckiego, który ze swoją grupą zaproponowali Rotating Liquid Drop Model, a ostatnio nasi koledzy z Lublina i ze Strasburga, Krzysztof Pomorowski, Jerzy Dudek, zaproponowali model o ciekawej nazwie LSD, ale to tak naprawdę nie oznacza to, co Państwo możecie sądzić, tylko Lublin Strasburg Drop. Jest tam ten model Świąteckiego z dodanym członem zakrzywienia powierzchni i nowymi parametrami, które zostały wzięte z danych doświadczalnych. I model, on oblicza mapy energii potencjalnej w parametryzacji beta, gamma, czyli beta to jest deformacja typu prolate, gamma to jest trójosiowość. On oblicza, można zobaczyć, gdzie znajduje się minimum energii potencjalnej, więc dla takiego minimum jest największe prawdopodobieństwo, że kształt jądra będzie miał taki, a nie inny. To znaczy tutaj mamy, że tu są jądra sferyczne, tu są jądra spłaszczone typu oblate, tu są kształty typu wydłużone prolate, a pomiędzy tym mamy jądra trójosiowe. Oczywiście to minimum zmienia się w zależności od krętu jądra i w tych obliczeniach mamy, widać tutaj, jak to kształt się zmienia od sferycznego do spłaszczonego, do trójosiowych i do kształtów typu bardzo wydłużonych. Prolejt jest to pokazane również tak, że dla spinu 10 mamy jądro lekko spłaszczone, to spłaszczenie wzrasta i w pewnym momencie, czyli tu można powiedzieć, że mamy kształty, różne kształty McLarena. W pewnym momencie zaczyna być jądro trójosiowe i wydłużone typu prolejt. Czyli tu mamy do czynienia z kształtami Jacobiego. To są przewidywania teoretyczne, jak my to chcielibyśmy zmierzyć. Aha, no więc tu generalnie ewolucja kształtu to jest sfera, dysk, trójosiowość, cygaro, ewentualnie rozszczepienie tego jądra, jak szybkość obrotowa jest zbyt duża.
I takim narzędziem do badania kształtów jest gigantyczny rezonans dipolowy, a w szczególności rozpad gamma tego rezonansu. Gigantyczny rezonans dipolowy to jest kolektywna oscylacja wszystkich protonów względem neutronów i on ma charakterystyczną własność, że dla jąder sferycznych mamy do czynienia z krzywą Lorentza, gdzie energia, czyli centroida tego rozkładu jest proporcjonalna, odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru jądra. A to oznacza, że jak jądro zaczyna być zdeformowane i nie mamy jednego promienia, czy jednej osi, tylko dwie osi, zaczynają się pojawiać dwie składowe takiego rezonansu. I to widać zresztą z doświadczeń na jądrach podstawowych za jąder neodymu o coraz bardziej zdeformowanych, że z tego jednej krzywy Lorentza zaczynają się wyławiać, widzimy wyłaniać, przepraszam, dwie składowe. I ta składowa i to rozszczepienie, jak mówimy, czy odległość pomiędzy tymi składowymi mówi nam, daje nam miarę deformacji jądra. Gdybyśmy mieli jądro trójosiowe, to mielibyśmy wtedy trzy takie składowe i z ich określenia możemy coś mówić o tych trzech składowych jądra. Przykład obliczeń dla tytanu 46, jak ewoluuje kształt gigantycznego rezonansu, bo gigantyczny rezonans, oczywiście jak mamy jądra gorące, to nie możemy tylko mówić o tym kształcie gigantycznego rezonansu w minimum równowagi, ale również inne kształty wchodzą pod uwagę. Mamy taki ensemble kształtów, ale one wchodzą z innymi, mniejszymi wagami i sumując to, średniując, otrzymujemy coś takiego. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przy bardzo wysokich krętach pojawia się nam ta wyraźna niskoenergetyczna składowa. I ona jest charakterystyczna, bo inne są dosyć rozmyte, ona jest charakterystyczna sygnałem dla pojawienia się kształtu Jacobiego, tego bardzo wydłużonego kształtu. Więc to będziemy szukać w naszych eksperymentach. Jak to robimy? Tworzymy jądro złożone za pomocą zderzania dwóch ciężkich jonów. Jest tutaj animacja pokazująca w akceleratorze, odlatuje nam przyspieszony ciężki jon, zderza się z jądrem tarczy, powoduje jego wzbudzenie, powoduje, że ono się zaczyna szybko obracać i wpada zarówno już jądro złożone do detektorów, gdzie mierzymy jego pozycję, a kwanty gamma mierzymy w detektorach, otaczamy miejsce reakcji detektorami i z tego wyciągamy wnioski. Jeszcze raz to jest pokazane na tym, że mamy przy reakcji powstaje nam jądro złożone o jakiejś konkretnie określonej energii wzbudzenia, ale o rozkładzie krętów czy też momentów pędu jakimś tam. Następnie następuje emisja czy to cząstek, jak neutronów, cząstek alfa, ewentualnie protonów, a czasami z prawdopodobieństwem 10 do minus 3, 10 do minus 4 następuje emisja kwantów gamma z rozpadu tego gigantycznego rezonansu. Jeśli my to potrafimy zmierzyć i odwikłać, to wyciągniemy informację o kształcie, o kształcie w danym miejscu tego rozkładu. Następnie oczywiście idzie to już po linii doprowadzającej nas do stanu podstawowego. Było kilka eksperymentów robionych wcześniej, ale pierwszym eksperymentem, który pokazał istnienie kształtu Jacobiego, był wykonany przez grupę fizyków z Krakowa, z Warszawy i przy wsparciu teorii z Lublina i ze Strasburga. Wykonano jeszcze w istniejącym wtedy instytucie w Strasburgu. Bombardowano tarczę krzem-28 tlenem-18. Powstał tytan 46 zbudzony, który się później rozpadał przez emisję cząstek i GDR-ów. I to mamy, pokazany jest układ detektorów. To są duże detektory pochodzące z Eurobor, detektory germanowe. Te niebieskie to są detektory Hector, które powstały we współpracy pomiędzy Kopenhagą, Mediolanem i Krakowem. Te detektory znajdują się teraz w Krakowie i więcej o wynikach
na tych detektorach przedstawi pani Maria Kmiecik na sesji specjalistycznej w czwartek. Nie będę pokazywał detali, w każdym bądź razie otrzymujemy widmo, które w skali logarytmicznej i tak wygląda. Ta część jest związana z emisją gigantycznego rezonansu. Po zastosowaniu modelu statystycznego potrafimy odwikłać to na gęstość poziomów i otrzymujemy widmo eksperymentalne, które wygląda w ten sposób. Widzimy tu niskoenergetyczną składową, widzimy inne składowe. Jak porównamy to z teorią, którą wcześniej pokazywałem, to ona bardzo dobrze pokrywa się, przynajmniej jeśli chodzi o tą niskoenergetyczną składową, czyli mówi nam, że mamy do czynienia, tak jak i w teorii, z przejściem Jacobiego. Jeśli byśmy wzięli niższe spiny, niższe kręty, tam gdzie nie ma przejścia Jacobiego, to powinno tak wyglądać, a jest to inaczej. Czyli stwierdziliśmy tu po raz pierwszy istnienie jądrowych kształtów Jacobiego w tytanie 46 przy wysokich spinach, a także przy okazji pokazano rzecz, którą tutaj nie mówię, wpływ efektu Coriolisa na widmo tego gigantycznego rezonansu. Później wykonane były inne eksperymenty i zapraszam też na sesję plakatową dzisiaj. Tam dwa plakaty Michała Ciemały i Basi Wasilewskiej, które coś więcej na ten temat tego typu eksperymentów dalszych powiedzą. Zaobserwowaliśmy też przypadkowo wtedy inną rzecz, mianowicie jedno z jąder końcowych po takim rozpadzie emisji cząstek i gam jest z tego z jądra złożonego tytanu 46, był WAP-42 i zaobserwowano tak, że tutaj istniała taka boczne pasmo, jak my mówimy w tym, które wyglądało na pasmo rotacyjne. Ale co zaobserwowano? Że to pasmo jest w sposób preferencyjny zasilany z tego gigantycznego rezonansu i to z tej niskoenergetycznej składowej. Czyli z takiej składowej, kiedy mamy do czynienia z bardzo zdeformowanym kształtem. Czy była hipoteza, że jeżeli mamy jądro złożone, tam gdzieś wysoko wzbudzone, które jest zdeformowane, to i jądro, to ono bardziej woli rozpadać się do jądra zdeformowanego, zimnego. Taka była hipoteza. Do tego jeszcze wrócę trochę później. Pytanie zachodzi, czy jeżeli tak to jest, to czy to jądro tutaj, w tym stanie końcowym, jest zdeformowane również tak bardzo, jak tamto jądro wzbudzone. I żeby to odpowiedzieć na to pytanie, to pokażę tutaj wzbudzenie, powiem o superformacji trójosiowej. I zastosowaliśmy, albo grupa, w której uczestniczyliśmy, zastosowała metodę badania kształtów jądra za pomocą wzbudzenia kulombowskiego. Tutaj wzbudza się dwa jądra w taki sposób, że one nie zachodzi reakcja jądrowa, tylko jądra przelatują obok siebie, oddziaływują elektromagnetycznie i zarówno pocisk, jak i tarcza wzbudza się. My mierzymy teraz te kwanty gamma i potrafimy coś wnioskować. Czyli mierząc, rejestrując kąty rozproszenia pocisku, mówią nam one o wielkości oddziaływania kulombowskiego. Prawdopodobieństwa wzbudzeń w tych poszczególnych stanach, w tych końcowych jądrach, zależy od kształtu pola elektrycznego, a czyli de facto od kształtu tego jądra. Intensywności rozpadów możemy też mierzyć i te wszystkie dane eksperymentalne i znane nam wartości wkładamy do programu, który nazywa się GOSIA, który został napisany przez świętej pamięci Tomka Czosnykę z Warszawy i Dafa Kleina, który był tu na ostatnim zjeździe fizyków i mówił o tego typu wzbudzeniach kulombowskich. A więcej informacji można będzie uzyskać na sesji specjalistycznej, gdzie Kasia Wrzosek-Lipska pokaże tą metodę i pokaże inne przykłady. Ale przejdźmy do rzeczy. Eksperyment został wykonany w Polsce, w Warszawie, a także w laboratorium w Leniaro. Tam w Leniaro zastosowano układ, najnowocześniejszy układ detektorów germanowych, jaki teraz istnieje, czyli AGATA. W Warszawie zastosowano układ detektorów germanowych Eagle, o tym trochę powiem. I to była grupa też, współpraca warszawsko-krakowska, koordynowana przez Kasię Hadyńską-Kręg i Pawła Napiórkowskiego. Rezultat został niedawno opublikowany.
To jest typowe widmo, które to widmo, te wyniki tego były wkładane do tego programu Gosia. I co stwierdzono? I wynik analizem programu Gosia pokazał, że ta deformacja pasma bocznego ma takie parametry beta 0,43, co odpowiada mniej więcej kształtowi, stosunkowi osi 2 do 1, czyli że jest to deformacja zbliżona do superdeformacji, ale ponadto zobaczono, że parametr gamma nie jest 0, tak jak to mamy dla jądra typu prolej, tylko 13. Czy by to oznaczało, że to jest deformacja super, to jest superdeformacja trójosiowa, czyli coś takiego, czyli po raz pierwszy znaleziona trójosiową superdeformację w lekkim jądrze. Najnowsze obliczenia teoretyczne, wcześniej tego nie było, najnowsze obliczenia teoretyczne map energii potencjalnych również pokazały istnienie takiego minimum trójosiowego, czy główne minimum to jest sferyczne, ale jest bardzo małe minimum trójosiowe o bardzo podobnych do tego znalezionego parametrach beta gamma. Co więcej, faktycznie pokazano tutaj, że kształty Jacobiego, tych gorących, gorącego jądra złożonego, rozpadają się preferencyjnie do jąder o bardzo dużej deformacji. I to, co jest specjalnego w jądrach tych trójosiowych, to jest to, że mają takie własności, że może występować w nich trójosiowość. O tym powiem bardzo szybko. Trójosiowość geometryczna to jest taka, że lewa ręka jest inna niż prawa ręka, nie można jej nałożona, nie może być nałożona na siebie. Takie przykłady mamy też. Ale chiralność jądrowa jest trochę inna, bo dotyczy tutaj obracającego się rdzenia. Mam jeszcze dwie minuty. Gdzie mamy kręt rdzenia, mamy moment pędu protonu i neutronu i okazuje się, że ta chiralność jądrowa to układ lewoskrętny, jak tutaj przechodzi w prawoskrętny, nie przez odbicie lustrzane, ale przez złożenie takiej operacji zamienienia wektora odwrócania czasu w czasie i obrotu o 180 stopni. Jest tutaj to pokazane, że mamy tak układ na przykład lewoskrętny, układ prawoskrętny. I pytanie zachodzi, skąd to się bierze? Bo przecież jak tworzymy jądro złożone, to jest symetria chiralna. Okazuje się, że w wyniku chłodzenia tego jądra poprzez rozpady dochodzi do spontanicznego łamania symetrii. Widma, schematy poziomu wzbudzone zarówno na tym układzie, jak na tym, okazuje się, są bardzo podobne. Czyli mamy, jeśli badamy jądra, mamy obsadzone zarówno układ lewoskrętny i prawoskrętny. Możemy się spodziewać, że będziemy mieli takie dwa partnerskie schematy, układy, przepraszam, poziomów. Czyli mamy do czynienia tak, że mamy dwa pasma rotacyjne, dublety poziomów i podobne intensywności, te niebieskie pomiędzy te tak zwane BE2. Ale ciekawe jest też, że wydaje się, że tu mamy takie zmieniające się intensywności przejść BM1, zarówno w jednym paśmie, jak i w drugim. Pionierski eksperyment został wykonany przez grupę fizyków z Warszawy, koordynowany przez Ernesta Grodnera i Juliana Srebrnego. Po raz pierwszy na świecie wykonano pomiar przejść, intensywności przejść w tych pasmach chiralnych, wykorzystując układ Eagle, który notabene oznacza Central European Array for Gamma Levels Evaluation. I pokazano w wielu jądrach, że widzimy te pasma partnerskie, są bardzo do siebie podobne. Po drugie, że jest ten charakterystyczny zygzak tych przejść, że tu jest ono tu jest mocne, tu słabe, tu mocne, tu słabe. Czyli potwierdzono po raz pierwszy zjawisko chiralnej jądrowej. Kończę na tym, ale chciałem Państwa zaprosić na sesję specjalistyczną, która nie będzie bardzo specjalistyczna, gdzie nasi teoretycy Jacek Dobaczewski, Marek Pruszajczak, Piotr Magierski, Paweł Bączyk przedstawią najnowsze teorie jądra, a w szczególności też na część eksperymentalną, gdzie Zenon Janas, Elżbieta Stefan, Katarzyna Wrzosek-Lipska, Maria Kmiecik omówią te rzeczy, o których nie miałem czasu tutaj
powiedzieć. Podsumowanie króciutko. Ewolucja kształtu obracających się jąder atomowych przebiega dość podobnie jak ewolucja ciał niebieskich. Znaleziono eksperymentalną ewidencję na istnienie jądrowych kształtów Jacobiego, znaleziono trójosiową superdeformację w lekkich jądrach i znaleziono ewidencję na istnienie chiralności jąder. Tu są podziękowania dla tych osób i jeszcze tylko rzucę taką reklamę, że niedawno zaczęła działać sekcja fizyki jądrowej przy PTF-ie, że wszystkich Państwa, którzy się interesują tymi rzeczami, o których mówię, zapraszamy do uczestnictwa w tej sekcji. Można napisać na adres mailowy, czy to mój, czy Pawła Napiórkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za ten szalenie interesujący wykład. Proszę o dwa pytania. Proszę bardzo. Te figury równowagi oczywiście zależą w istotny sposób od sił, które działają, ponieważ siły grawitacyjne są dramatycznie różne od sił jądrowych. Pytanie moje jest takie, czy jest jakaś charakterystyczna cecha, która wyróżnia te kształty równowagi jądrowe w porównaniu z figurami, które się otrzymuje dla ciał niebieskich? No wydaje mi się, że charakterystyczna wspólna cecha to jest istnienie powierzchni. W jednym układach jądrowych mamy do czynienia z powierzchnią, w tym drugim mamy. Z drugiej strony zarówno w jednym i w drugim przypadku możemy traktować ciała jako pewnego rodzaju ciecz oddziaływującą. Tutaj w jądrach ciecz to mamy układ, który się odpycha elektrostatycznie i przyciąga jądrowo z siłami. W gwiazdach są to trochę inne procesy. To jest jakby chyba, to jest ta wspólna cecha, którą możemy stowarzyszyć, na przykład moment bezładności takiego ciała, zarówno jądra atomowego, jak i ciała niebieskiego. Inne rzeczy to nie wiem, no, ale to, że to są dosyć podobne, no to pewnie znaczy, że są jakieś inne jeszcze rzeczy analogiczne, które pokazują, że oddziaływania jądrowe i grawitacyjne dają podobne efekty. Pytanie, proszę bardzo. Mikrofon prosimy. Zjawiska jak chiralność, czy daje się te jądra jakoś spolaryzować? Bo gdyby nie, no to z samych rozważań energetycznych nie bardzo to rozumiem, skąd można wywnioskować o chiralności. To, że jądra chiralne powstają, jest to cecha tylko po pierwsze takich układów, gdzie mamy rdzeń, który jest zdeformowany i mamy dwa nukleony walencyjne. I te nukleony walencyjne mają minimum energetyczne i ta cały układ ma minimum energetyczne, gdy te wszystkie trzy momenty pędu są prostopadłe do siebie. I nadal mamy możliwość, że możemy mieć te orientacje, może być albo w jedną, albo lewoskrętna, albo prawoskrętna. My tego nie rozróżniamy w sensie polaryzacji. Nie wiem, czy to można byłoby zrobić. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to są to, że istnieją te dwa pasma, które one nie są identyczne, nie są tak jak w teorii identyczne, one są lekko poprzesuwane, ale są bardzo podobne i istnienie tego przejścia pomiędzy tego zygzakowatego, który zresztą po polsku staggering się nazywa. Więc my to w ten sposób określamy. Oczywiście, gdyby się nam udało selekcję zrobić, tak jak mówisz, przez jakiś efekt, że wybieramy końcowe jądra albo lewo albo prawo skrętne, to byłoby to na pewno bezpośrednie ten dowód.